110 miejsc we Włoszech, które warto zobaczyć. Jezioro Como, jedno z najpiękniejszych jezior we Włoszech, położone w otoczeniu majestatycznych Alp. Jego głębokość sięga 400 metrów, co czyni go najgłębszym jeziorem alpejskim. Ma bardzo długą linię brzegową, która usiana jest kurortami i urokliwymi miasteczkami, takimi jak Bellagio, Varenna, Lecco czy Como. Piramidy ziemne Ritzen, charakterystyczne szpiczaste i postrzępione iglice o wysokości do 40 metrów, które zlokalizowane są na zboczach góry Ritzen na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Na ich wierzchołkach osadzone są duże otoczaki, czyli wygładzone przez wodę fragmenty skały. Alpe di Siusi, największy wysokogórski płaskowyż w Europie, który latem przyciąga turystów zielonymi falującymi wzgórzami, a zimą śniegiem, bo to jeden z najlepszych terenów narciarskich w Dolomitach. Seceda, niezwykły szczyt w Dolomitach położony w rejonie Val Gardena. Roztacza się z niego przepiękna panorama na wszystkie strony świata. Najbardziej spektakularny jest widok w kierunku grani i masywu Ortler. Na szczyt można dostać się kolejką. Jezioro Rezia, największe jezioro w południowym Tyrolu, w pobliżu granicy ze Szwajcarią i Austrią. Znane jest z dzwonnicy XIV-wiecznej świątyni, która wystaje z turkusowej wody. Santa Maddalena, niewielka miejscowość położona na zielonych alpejskich łąkach u podnóża masywu Ortler. Charakterystycznym elementem miasteczka są dwa kościoły stojące w malowniczej górskiej scenerii. Jezioro Misurina słynie z niesamowitego widoku na ogromny budynek szpitala i olbrzymi masyw skalny w tle, które odbijają się w tafli wody. To jedno z najciekawszych miejsc w Dolomitach. Cadini di Misurina, pasmo górskie we włoskich Alpach, którego najwyższym szczytem jest Cima Cadin di San Lucano, o wysokości ponad 2800 metrów nad poziomem morza. Z góry rozciąga się przepiękny widok na okoliczne szczyty i jezioro Misurina. Jezioro Braies, jezioro nazywane perłą Dolomitów. Położone na wysokości prawie 1500 metrów nad poziomem morza, jest jednym z największych i najgłębszych naturalnych jezior w Dolomitach. Tre Cime, pocztówkowe miejsce w Dolomitach, nazywane po polsku Trzema Siostrami. Składa się z 3 głównych szczytów oraz 2 mniejszych turni. Popularnym sposobem odkrywania tego miejsca jest podążanie szlakiem, który biegnie wokół Tre Cime. Jezioro Sorapis leży w Dolomitach u stóp szczytu o nazwie Palec Boga. Ma niesamowity mleczno-turkusowy kolor, co wyróżnia go spośród innych włoskich jezior. Jezioro Sorapis położone jest na wysokości ponad 1900 metrów nad poziomem morza i żeby do niego dotrzeć, trzeba się trochę wysilić, bo nie da się tu dojechać samochodem. Przełęcz Dżau, wysokogórska przełęcz położona na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza. Stanowi wspaniały punkt widokowy, m.in. na skały Ragusela i Cinque Torri. Przełęcz Dżau to również miejsce startu na różne szlaki turystyczne. Wielka Przełęcz Świętego Bernarda. Przełęcz położona na wysokości prawie 2500 metrów nad poziomem morza w Alpach Pennińskich, której zwieńczeniem jest klasztor kanoników regularnych, którzy osiedlili się tu, by nieść pomoc przechodzącym pielgrzymom. Od nazwy przełęczy wzięła się nazwa rasy psów bernardynów, które pomagały i do dziś pomagają w górskich akcjach ratunkowych. Wielka Przełęcz Świętego Bernarda to jedyne miejsce w Dolinie Aosty, które łączy Włochy i Szwajcarię drogą asfaltową. Park Narodowy Gran Paradiso zajmuje obszar ponad 71 tysięcy hektarów i rozciąga się wokół szczytu Gran Paradiso. Park ten oferuje malownicze krajobrazy, bogatą faunę i florę, a także liczne szlaki turystyczne i jeziora. Rezydencje królewskie dynastii Sabaudzkiej. Zespół kilkunastu budowli w Turynie i okolicach powstałych po 1562 roku, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W skład zespołu wchodzą Pałac Królewski oraz rezydencje wiejskie i pawilony myśliwskie. Jezioro Orta, malownicze górskie jezioro o długości 15 km i szerokości 2 km położone w południowych Alpach. To spokojne miejsce idealne na relaksujący wyjazd, które jest alternatywą dla popularnych jezior Maggiore i Como. Na jeziorze Orta leży wysepka Isola San Giulio. Stare miasto w Bergamo, największa atrakcja turystyczna urokliwego miasteczka Bergamo, zwana inaczej Górnym Miastem. Stare miasto w Bergamo otacza mur wenecki z bramą Świętego Jakuba. To właśnie z tego miejsca można podziwiać przepiękne widoki. Duomo di Milano, czyli katedra Narodzin Świętej Marii, która stoi przy placu katedralnym w Mediolanie. To gotycka budowla i jeden z najpiękniejszych kościołów na świecie. Na jej fasadzie i dachu możemy zobaczyć ponad 2000 rzeźb. Na dachu znajduje się także popularny taras widokowy. Cmentarz monumentalny w Mediolanie. Jedna z mniej oczywistych atrakcji stolicy Lombardii. Cmentarz ten pełen jest przepięknych rzeźb i wyszukanych pomników, dzięki którym można poczuć się jak w galerii sztuki na świeżym powietrzu. Park Narodowy Stelvio leży w Alpach Retyckich i jest jednym z największych parków narodowych we Włoszech. Na terenie parku znajduje się najwyższy szczyt Tyrolu – Ortler, a łączna długość szlaków pieszych na terenie parku wynosi około 1600 km. Najbardziej charakterystycznym miejscem w Parku Narodowym Stelvio jest Przełęcz Stelvio, czyli najwyższa przejezdna przełęcz we włoskich Alpach Wschodnich. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Jezioro Garda, największe jezioro we Włoszech, malowniczo położone wśród alpejskich krajobrazów. Można tu odpocząć w jednym z romantycznych miasteczek, podziwiać górskie widoki i turkusową wodę, a także wybrać się na jeden z pobliskich szlaków trekkingowych. Werona, miasto znane z powieści Williama Szekspira, które oferuje jednak znacznie więcej niż słynne domy Romea i Julii. Znajdziemy tu dobrze zachowaną arenę rzymską, starożytne budynki i wiele urokliwych placów. Wenecja, miasto na wodzie, które swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim sieci kanałów, które stanowią trakty komunikacyjne, z których najważniejszym jest Canal Grande. Kanały pełnią funkcję dróg, tworzą niepowtarzalną atmosferę i umożliwiają turystyczne rejsy gondolami. Plac Świętego Marka, najbardziej znany plac w Wenecji, który znajduje się w najstarszej części miasta. Skupione są wokół niego najważniejsze budowle, takie jak Bazylika Świętego Marka, Smukła Dzwonnica oraz Pałac Dożów. Co ciekawe, dawniej przebiegał przez niego kanał wenecki, który dzielił go na dwie części. Burano, najbardziej kolorowa wysepka we Włoszech, położona około 7 km od Wenecji. Podobno kiedyś, gdy Burano było wioską rybacką, rybacy, chcąc trafić do swoich domów, malowali je na jaskrawe kolory, bo na lagunie weneckiej występowały mgły. Kolorowe domki zostały tu do dziś. Zamek Miramare, XIX-wieczny zamek nad Morzem Adriatyckim, który został zbudowany dla austriackiego arcyksięcia Ferdynanda Maksymiliana i jego żony. W czasie zwiedzania można zajrzeć do pięknych sal zamkowych, a także pospacerować po ogrodach, które znajdują się nad samym morzem. Parma, jedno z najbogatszych miast we Włoszech, które zajmuje się produkcją sera Parmigiano-Reggiano, szynki parmeńskiej i octu balsamicznego. Jest miejscem o bogatej historii, pełne zabytków i wspaniałej architektury. Viggioleno, miasteczko położone w regionie Emilia-Romagna, które słynie z kamiennych domów i wąskich brukowanych uliczek. Nad miasteczkiem góruje zamek Viggioleno, z którego roztaczają się przepiękne widoki na malownicze wzgórza, winnice i pola uprawne. Genua, stolica Ligurii, która jest malowniczo położona. Z jednej strony otoczona przez Morze Śródziemne, a z drugiej przez wzgórza i imponujące góry. Najpopularniejszymi miejscami w Genui są urokliwe Stare Miasto, Via Garibaldi z eleganckimi pałacami oraz ogromny port. Portofino, miasteczko położone na wybrzeżu liguryjskim, słynące z portu, w którym cumują eleganckie jachty. Port otoczony jest kolorowymi domami. Wokół miasteczka rozciąga się Park Regionalny Portofino, które oferuje wspaniałe widoki na Morze Liguryjskie. Cinque Terre, 5 uroczych wiosek położonych na zboczach gór wzdłuż włoskiego wybrzeża Morza Liguryjskiego. Nazwa Cinque Terre oznacza dosłownie 5 ziem i odnosi się do 5 wiosek: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Rio Maggiore. Porto Venere, małe miasteczko położone we wschodniej części Ligurii, na terenie Parku Narodowego Cinque Terre, ale poza słynną piątką. Jego największym atutem jest przepiękne położenie nad zatoką i w pobliżu archipelagu 3 wysp. Historyczne centrum Bolonii. Zabytkowa część miasta, pełna arkad i podcieni, wspaniałej architektury, pysznych potraw i studenckiej atmosfery. W Bolonii bowiem powstał najstarszy uniwersytet na świecie i do dziś studenci stanowią dużą część mieszkańców miasta. Ferrara, Nazywana jest miastem renesansu, bo została zaplanowana i zbudowana w tym okresie. Co więcej, historyczna część Ferrary nie uległa zniszczeniu i jest dziś wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ravenna. Miasto, które znane jest przede wszystkim z bezcennych bizantyjskich mozaik, a także wielu miejsc związanych z poetą Dante. Ponadto 8 zabytków Rawenny jest wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Urbino. Miasto leżące wysoko na wzgórzu, którego historyczne centrum wpisane jest na listę UNESCO. Czuć w nim renesansowego ducha za sprawą księcia Urbino, który pragnął uczynić z tego miejsca idealne miasto renesansu. Lucca. Miasteczko otoczone średniowiecznymi fortyfikacjami, które dziś zostały przekształcone w malowniczą promenadę. Jednym z najważniejszych zabytków Lucki jest Piazza dell'Anfiteatro, czyli charakterystyczny plac w kształcie elipsy, który był kiedyś rzymskim amfiteatrem. Pole Cudów w Pizie. To właśnie tutaj znajduje się słynny kompleks zabytków, w skład którego wchodzą katedra, baptysterium, cmentarz oraz oczywiście słynna krzywa wieża, której nachylenie wynosi obecnie ponad 4,5 metra. Florencja, stolica Toskanii, znana ze swojego niezwykłego dziedzictwa kulturowego, sztuki i architektury renesansowej. Florencja obfituje w zabytki i atrakcje turystyczne, takie jak katedra Santa Maria del Fiore, most Ponte Vecchio, Pałac Pitti, Galeria Uffizi i wiele, wiele innych. Chianti, region, który rozciąga się pomiędzy Florencją a Sieną i słynie z produkcji wina. Krajobraz Chianti charakteryzuje się pagórkowatym terenem porośniętym winnicami i gajami oliwnymi, pośród których wyłaniają się zabytkowe posiadłości wybudowane z kamienia. San Gimignano, niewielkie miasteczko w Toskanii, które często nazywane jest miastem wież, bo zachowało się tu 14 z ponad 70 średniowiecznych wież, które pełniły funkcje obronne, a także podkreślały znaczenie i zamożność ich właścicieli. San Gimignano jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Volterra. Toskańskie miasto założone przez Etrusków z kamiennymi murami, średniowieczną architekturą i zabytkowymi kościołami, które leży w otoczeniu winnic i wzgórz. Zyskało popularność dzięki ekranizacji sagi Zmierzch, której akcja rozgrywa się częściowo właśnie w Volterze. Monteriggioni. Miasteczko, które jest średniowieczną twierdzą, otoczoną dobrze zachowanym murem obronnym i 14 wieżami. Uważane jest za jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast we Włoszech. Siena. Toskańskie miasteczko, które słynie z średniowiecznej architektury oraz malowniczego położenia wśród toskańskich wzgórz. Największą atrakcją Sieny są wąskie uliczki oraz Piazza del Campo, czyli główny plac w mieście, na którym 2 razy w roku odbywa się Il Palio. Crete Senesi, obszar w Toskanii położony na południe od Sieny, gdzie przez większą część roku rozciąga się księżycowy krajobraz o ubogiej roślinności. To także miejsce, gdzie występuje jedyna pustynia we Włoszech, Deserto di Ancona. Val d'Orcia, malownicza dolina, która charakteryzuje się łagodnymi wzgórzami, skrętymi dróżkami, które obsadzone są smukłymi cyprysami, wśród których wyłaniają się średniowieczne miasteczka i kamienne gospodarstwa. Krajobrazy Val d'Orci inspirowały malarzy, a także reżyserów filmowych, bo to właśnie tutaj kręcono sceny do filmów takich jak Gladiator, Listy do Julii czy Włoskie wakacje. Pienza, miejscowość usytuowana pośród zielonych toskańskich wzgórz. Urodził się tu papież Pius II, który po objęciu urzędu zaczął przebudowywać swoje rodzinne miasto na tak zwane harmonijne miasto idealne. Jego plan powiódł się tylko częściowo, ale i tak historyczne centrum Pienzy wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Montepulciano, miasteczko malowniczo położone na wapiennym wzgórzu, między dolinami Val d'Orcia i Val de Chiana. Rozpościera się wokół niego sielski krajobraz, na który składają się zielone wzgórza, usiane winnicami i smukłymi drzewami cyprysowymi. Można tu wynająć willę i spędzić prawdziwe wakacje pod słońcem Toskanii. Termy Saturnia. Darmowe geotermalne źródła siarkowe, które są najpopularniejszą tego typu atrakcją w Toskanii. Powstały w wyniku działalności wygasłego wulkanu Monte Amiata, który ogrzewa krople wody deszczowej i nasyca je związkami mineralnymi. Wyspa Elba to przede wszystkim piękne plaże i krystalicznie czysta woda Morza Tyryńskiego. Wyspa ta to jednak nie tylko wybrzeże, ale także szczyt Monte Cappane i małe, urokliwe miasteczka. Pitigliano, miasteczko usytuowane na tufowej skale, które znane jest z podziemnych tras obejmujących korytarze, tunele i jaskinie. Jednym z najważniejszych miejsc w miasteczku jest Palazzo Orsini, który góruje nad zabytkową zabudową. Orvieto, miasteczko położone na szczycie wielkiego wulkanicznego wzgórza Orvieto, którego największym skarbem jest budowana przez 3 wieki katedra, która jest najpiękniejszym kościołem w Umbrii. W Orvieto można także przejść się tunelami pod centrum Starego Miasta i zobaczyć studnię Świętego Patryka. Civita di Bagnoregio, miasteczko położone w regionie Latium, które nazywane jest umierającym miastem, bo znajduje się na wysokiej skale. Kiedyś jego położenie było gwarancją bezpieczeństwa. Dziś skała nieuchronnie się kruszy i obsuwa, niszcząc kolejne zabytkowe budynki. Perugia, stolica Umbrii, która od wieków jest miastem sztuki z ogromnym dziedzictwem kulturowym i wieloma zabytkami. W Perugii znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów we Włoszech, dlatego miasto to tętni życiem przez cały rok. Asyż, miasteczko w regionie Umbria, który jest jednym z najważniejszych miejsc dla katolików, bo urodził się tutaj święty Franciszek. Asyż jest ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym oraz turystycznym, którego najważniejszą atrakcją jest Bazylika Świętego Franciszka z Asyżu. Spello, miasteczko wznoszące się u stóp Monte Subasio, w którym znajdziemy liczne pamiątki z czasów rzymskich. Elementem charakterystycznym Spello są kwiaty, które można tu zobaczyć naprawdę wszędzie. Spoleto, miasteczko w Umbrii z urokliwym historycznym centrum, zabytkowymi kościołami, katedrą, zamkiem i imponującym mostem, który jest tak naprawdę średniowiecznym akweduktem. Spoleto znajduje się na wzgórzu, dlatego roztacza się z niego przepiękny widok na zielony krajobraz Umbrii. Castelluccio, wysoki płaskowyż położony na granicy Umbrii i Marche, który przez większą część roku przypomina księżycowy krajobraz. W okolicach czerwca miejsce to pokazuje zupełnie inne oblicze. Doliny zmieniają się w geometryczne, kolorowe pola kwiatów. Zjawisko to nazywane jest fioritura. Castel del Monte, majestatyczny zamek w Apulii, który został zbudowany na planie ośmiokąta, co było rzadko spotykane w czasach jego powstania. Zamek jest owiany tajemnicą, bo jego przeznaczenie wciąż nie jest znane. Tivoli, jedna z najciekawszych miejscowości w okolicach Rzymu, która słynie z antycznych ruin i średniowiecznych budowli. Największymi atrakcjami Tivoli są Villa Hadriana oraz Villa d'Este z pięknymi ogrodami. Historyczne centrum Rzymu obejmuje całe starożytne i renesansowe centrum miasta z najważniejszymi zabytkami, takimi jak Forum Romanum, Koloseum, Panteon czy Fontanna di Trevi. Historyczne centrum Rzymu było jednym z pierwszych miejsc we Włoszech wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Parki Narodowe Abruzji. Na terenie regionu Abruzja znajduje się kilka parków narodowych i parków regionalnych, które obejmują przepiękne naturalne tereny z wieloma szlakami trekkingowymi i malowniczymi widokami. Monte Cassino, wzgórze na szczycie którego znajduje się opactwo benedyktyńskie oraz polski cmentarz, na którym zostali pochowani żołnierze II Korpusu generała Władysława Andersa. Na wzgórzu Monte Cassino toczyła się bowiem jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej. Półwysep Gargano położony jest na północy Apulii i stanowi ostrogę włoskiego Buta. Rozciąga się na powierzchni około 2000 km2 od wschodniego wybrzeża Włoch do Morza Adriatyckiego. Słynie z pięknych krajobrazów, lasów oraz piaszczystych plaż. Pałac Królewski w miejscowości Caserta był wizytówką rodziny królewskiej dynastii Bourbonów i został zaprojektowany na wzór Wersalu. Jest pełen dekoracyjnych komnat oraz angielskich i francuskich ogrodów. Pałac ten jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponsa, największa wyspa archipelagu Wysp Poncjańskich, którą upodobali sobie Rzymianie. Charakteryzuje ją skaliste wybrzeże, wysokie klify, podwodne jaskinie i unikalna księżycowa plaża. Ischia, wyspa położona w Zatoce Neapolitańskiej, która wchodzi w skład archipelagu Wysp Flegrejskich. Dzięki wulkanicznemu pochodzeniu wyspa Ischia uchodziła za naturalne spa i słynęła z wód termalnych już w czasach starożytnych. Procida, malownicze miasteczko i jednocześnie niewielka wyspa położona w Zatoce Neapolitańskiej. Słynie z położonych kaskadowo kolorowych domków rybaków, a także z pięknych plaż, wąskich uliczek i malowniczych krajobrazów. Neapol się kocha albo się go nienawidzi. Warto wyrobić sobie własną opinię, odwiedzając historyczne centrum Neapolu, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdziemy tu wąskie uliczki, liczne kościoły, pałace, zamki oraz wiele restauracji i knajpek. Wezuwiusz jest jednym z najbardziej niebezpiecznych wulkanów na świecie. Góruje nad Zatoką Neapolitańską i ma wysokość prawie 1300 metrów nad poziomem morza. Kojarzony jest przede wszystkim z wielkiego wybuchu z roku 79, kiedy to podczas erupcji zniszczone zostały m.in. pobliskie antyczne miasta Pompeje i Herkulanum. Pompeje, starożytna rzymska osada położona w regionie Kampania, która została zniszczona przez erupcję Wezuwiusza w 79 roku. Odnaleziono ją dopiero w wieku XVIII. W Pompejach można zobaczyć starożytne ruiny, m.in. rynki, świątynie, łaźnie, amfiteatry, liczne domy prywatne, a nawet domy publiczne. Capri, luksusowa wyspa, która znajduje się w Zatoce Neapolitańskiej. Upodobali ją sobie wielcy rzymscy cesarze, słynni artyści, a także ówczesne gwiazdy show biznesu. Capri słynie z pięknie położonych plaż, ogrodów z drzewami cytrynowymi, zabytkowych willi i eleganckich restauracji w dwóch głównych miastach – Capri i Anacapri. Positano, malownicze miasteczko położone na wybrzeżu Amalfi, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słynie z pięknych krajobrazów i kolorowych domków kaskadowo ułożonych na zboczach gór w otoczeniu turkusowego morza. Positano to jedno z najbardziej romantycznych miasteczek na świecie. Ścieżka Bogów, malownicza piesza trasa na wybrzeżu Amalfi, która prowadzi wzdłuż zboczy gór Lattari z miejscowości Agerola Bomerano do Nocelle, miasteczka, z którego można dostać się kamiennymi schodami do Positano. Ze Ścieżki Bogów roztaczają się przepiękne widoki na Zatokę Neapolitańską i Positano. Amalfi, największe miasteczko na wybrzeżu Amalfi, wybudowane na stromym zboczu, dzięki czemu oferuje piękne widoki na Morze Tyrreńskie. W miasteczku znajduje się plaża, katedra Świętego Andrzeja, Piazza del Duomo, a także kawiarnie, restauracje i liczne sklepiki z lokalnymi produktami, m.in. z limoncello. Vietri sul Mare, miasteczko nazywane Bramą Wybrzeża Amalfi, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Vietri sul Mare słynie z produkcji ceramiki, która jest tu dosłownie wszędzie. Nie tylko w sklepach, ale też na elewacjach budynków, murkach, rzeźbach oraz wpleciona w posadzkę. Tradycją Vietri jest wytwarzanie il ciuciariello, czyli małych zielonych ceramicznych osiołków. Matera, jedno z najstarszych miast na świecie, które słynie przede wszystkim z zabytkowej dzielnicy Sassi di Matera, wpisanej na listę UNESCO, która składa się z jaskiń i grot, które zostały wykute w skałach. W Materze był kręcony m.in. film Pasja Mela Gibsona. Bari, stolica Apulii, czyli biedniejszego regionu Włoch, w którym czas płynie wolniej. Bari to przede wszystkim pyszna kuchnia, mili mieszkańcy i słoneczna pogoda przez większą część roku. Średniowieczne stare miasto Bari kryje mnóstwo wąskich uliczek i zabytków. Polignano a Mare, urocze miasteczko, które słynie z klimatycznej starówki, wysokich klifów i punktów widokowych. Najbardziej charakterystycznym miejscem w Polignano a Mare jest plaża La Mamonachile, otoczona stromymi klifami. Miasteczko to słynie również z groty Palaceze, czyli jaskini, w której mieści się jedna z najbardziej niezwykłych restauracji na świecie. Monopoli, miasteczko położone w Apulii, które słynie z urokliwego portu, w którym można zobaczyć kolorowe łodzie rybackie, zabytkowe domy i liczne restauracje. Innym charakterystycznym miejscem w Monopoli jest katedra Maria Santissima della Madia i zamek Karola V. Groty Castellana, największy w całych Włoszech kompleks krasowych jaskiń, ciągnący się na przestrzeni ponad 3 km, znajdujący się w Apulii. Groty zaczęły powstawać około 90 milionów lat temu w procesie żłobienia wapienia przez wodę. Alberobello, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc we Włoszech, które słynie z domków trulli, czyli tradycyjnych domków z białymi stożkowymi dachami. W miasteczku znajduje się około 1500 takich trulli, z których wiele jest zamieszkałych lub służy jako sklepy, hotele i restauracje. Loco Rotondo, urocze miasteczko położone w Apulii, którego starówka została zbudowana na planie koła. Największą atrakcją Loco Rotondo jest labirynt klimatycznych i wąskich uliczek, którymi można spacerować bez końca. Loco Rotondo warto odwiedzić przed Bożym Narodzeniem, bo jest wtedy pięknie ozdobione i oświetlone. Ostuni. Białe apulijskie miasteczko położone na wzgórzu, pełne klimatycznych uliczek i sunących po nich tuktuków. Biel budynków kontrastuje tu z turkusowym morzem widzianym z oddali, co tworzy przepiękny widok. Lecce. Miasteczko położone na Półwyspie Salentyńskim, nazywane barokową perłą południa. Historyczne centrum Lecce obejmuje barokowe kościoły, pałace i klasztory, a także na pozór zwykłe kamienice, które skrywają architektoniczne detale. Tropea. Elegancki kurort położony w Kalabrii. Cechą charakterystyczną Tropei jest klif, na którym zbudowane jest miasto, a także znajdująca się u jego stóp plaża. Nie brakuje też zabytkowych zabudowań i wąskich uliczek. Lipari. Największa z wysp liparyjskich, która ma charakter wulkaniczny. Oferuje malownicze zatoczki, piękne plaże i wiele szlaków dla miłośników trekkingu. W przeszłości związana była z wydobyciem pumeksu. Wyspa Wulcano. Jedna z wysp liparyjskich. To uśpiony wulkan, którego ostatnia erupcja miała miejsce w roku 1889. Wulkaniczne pochodzenie wyspy sprawia, że znajdziemy tu liczne kratery, czarne plaże i niesamowite formacje skalne. Castelmola. Miasteczko położone na Sycylii w niesamowitej lokalizacji. W Castelmoli znajduje się zamek Mola, który oferuje zapierające dech w piersiach widoki na położoną niżej Taorminę, wybrzeże i majestatyczny wulkan Etna. Taormina. Miasteczko na wschodnim wybrzeżu Sycylii, które jest przepięknie położone. Największą atrakcją Taorminy jest grecki teatr, z którego wspaniale widać morze, wybrzeże i Etnę, a także plaża Isola Bella, która usytuowana jest u podnóża miasta. Wulkan Etna, jeden z najwyższych aktywnych wulkanów na świecie. Znajduje się na północno-wschodnim wybrzeżu Sycylii i wzbudza szacunek wśród mieszkańców pobliskich regionów, a także turystów, ze względu na burzliwą historię oraz fakt, że Etna co jakiś czas daje o sobie znać. Pantalika. Nekropolia skalna składająca się z ponad 5000 grobowców, które zostały wykute w pobliżu kamieniołomów w okresie od XIII do VII wieku przed naszą erą. Nekropolia ta znajduje się we wschodniej części Sycylii, w pobliżu Syrakus. Wyspa Ortygia. Najpopularniejsza część miasta Syrakuzy. Łączy ze sobą style architektoniczne i zabytki z różnych okresów. Można zobaczyć tu ruiny greckich świątyń, barokowe i gotyckie fasady pałacowe, podziemne tunele, a także łaźnie. Noto, stolica sycylijskiego baroku, w której można zobaczyć 40 pałaców oraz 32 kościoły i klasztory. To, jak miasteczko wygląda obecnie, ma jednak tragiczne korzenie, bo w 1693 roku miało miejsce ogromne trzęsienie ziemi. Noto zostało odbudowane właściwie od podstaw, kilka kilometrów od oryginalnego Noto Antica. Modica. Sycylijskie miasteczko, które słynie z czekolady, której receptura pochodzi od samych Azteków. To kolejna barokowa perełka, która w dużym stopniu została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi i odrestaurowana. Stare miasto Modiki wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ragusa. Miasteczko położone w Dolinie Noto, która mogłaby być też nazywana Doliną Baroku. Ragusa leży w wąwozie, dlatego miasto połączone jest ze sobą za pomocą 3 mostów, z których można podziwiać przepiękną panoramę miasta i okolic. Dolina Świątyń Agrigento. Park archeologiczny, który stanowi unikatowe dziedzictwo architektury Wielkiej Grecji. Pozostałości zabudowy starożytnego miasta Akragas zajmują powierzchnię około 1800 hektarów. Schody Turków lub schody tureckie. Wysoki na 90 metrów klif z wapiennej skały, któremu woda i czas nadały charakterystyczny kształt schodów. Słońce natomiast sprawiło, że naturalnie szara skała nabrała białego koloru. Cefalu. Mała miejscowość otoczona morzem i górami, gdzie znajdziemy jedne z najpiękniejszych plaż na Sycylii. Miasteczko znane jest przede wszystkim z klimatycznego Starego Miasta oraz charakterystycznej skały La Rocca. Palermo, stolica i największe miasto na Sycylii. To jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w całych Włoszech, gdzie barokowe budynki i bogato zdobione pałace przeplatają się z chaosem i hałasem ulic oraz lokalnych targów. Rezerwat Zingaro znajduje się niedaleko Palermo i oferuje kilka szlaków trekkingowych o zróżnicowanej długości i stopniu trudności. Rezerwat ten słynie z pięknych widoków oraz małych urokliwych zatoczek, gdzie skrywają się niewielkie plaże. San Vito Lo Capo Według wielu osób to najpiękniejsza plaża na Sycylii, a nawet i w całej Europie. Położona jest na cyplu wysuniętym w głąb Morza Tyryńskiego. Rozciąga się w dolinie między Parkiem Krajobrazowym Zingaro a górskim rezerwatem Monte Cofano. Plaża Cala Golorice, jedna z najpiękniejszych plaż we Włoszech, która znajduje się na terenie Parku Narodowego Gran Argentu na Sardynii. Ukryta jest w malowniczej zatoczce w otoczeniu białych skał. Plaża ta znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wąwóz Sugorropu, największa naturalna atrakcja wschodniej części Sardynii. Wąwóz powstał na przestrzeni tysięcy lat przez erozyjne działanie rzeki. Jego ściany osiągają wysokość do 500 metrów, dzięki czemu jest jednym z najgłębszych wąwozów w Europie. Boza, miasteczko położone na zachodnim wybrzeżu Sardynii nad rzeką Temo. Centrum Bozy to wąskie, brukowane uliczki, które prowadzą do kolorowych domów. Charakterystycznym miejscem w miasteczku jest również zamek Malaspina, który wznosi się na wzgórzu. Przylądek Capocaccia na Sardynii mieści się na terenie parku przyrodniczego Ponto Conte. Przylądek Capocaccia to idealne miejsce do podziwiania zachodu słońca. Poza ogromnymi klifami znajduje się tu grota Neptuna, do której można zejść po schodach. Castel Sardo. Kolorowe średniowieczne miasteczko na wzgórzu, otoczone krystalicznymi wodami, które znajduje się na Sardynii. Miasteczko warto odwiedzić przede wszystkim ze względu na piękne widoki i wąskie uliczki. Pamiętajcie tylko, że w czasie zwiedzania Castel Sardo będzie się trzeba trochę powspinać. Plaża Licossi leży na Costa Paradiso, czyli rajskim wybrzeżu. Wyjątkowe jest jej położenie, bo otoczona jest z dwóch stron wysokimi skałami, z przodu mamy oczywiście morze, a z tyłu ogranicza ją rzeka Licossi. Archipelag Maddalena, archipelag wysp u wybrzeża Sardynii. Składa się z wielu wysp i wysepek, z którego największą jest wyspa Maddalena, która oferuje przepiękne plaże oraz zatoczki. Co ciekawe, kiedyś wysepki archipelagu stanowiły połączenie lądowe między Sardynią a Korsyką. Wyspy Egackie, niewielki archipelag u wybrzeży Sycylii. Wyspy są zbudowane ze skał wapiennych i zachwycają krystalicznie czystą wodą, górzystym ukształtowaniem terenu i malowniczymi zatoczkami. To już wszystkie miejsca we Włoszech, które chcieliśmy Wam dziś pokazać. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.